O tym, że łatwiej o zarobek pływając statkiem w miejscowościach typowo wypoczynkowych niż w dużych miastach, przekonał się jeden z bydgoskich właścicieli statku turystycznego. Nie widział on dalszych perspektyw pływania po brdzie. Zainteresowanie mieszkańców Bydgoszczy tą formą wypoczynku było do tej pory bardzo małe. Jak widać, nie ma miejsca w Bydgoszczy na dwa statki turystyczne. Nie chciał konkurować dalej ze statkiem żeglugi bydgoskiej Bzurą i postanowił przenieść się nad Jezioro Charzykowskie, gdzie wójt obiecał mu słony zarobek. W porcie bydgoskim odbyła się dzisiaj trudna operacja wyciągnięcia łajby z wody i umieszczenia jej na przyczepie samochodowej. Teraz statek wodny czeka długa wycieczka lądowa do Charzykowa, gdzie najprawdopodobniej od niedzieli kursować będzie na szlakach turystycznych.